Flogmas dzień 16. Cześć, witam się z Wami kolejnego dnia Vlogmas. Już jest 2/3 Vlogmasu za nami. Po prostu masakra, jak to szybko przeleciało. Za tydzień są święta. Ale tak, jest godzina 9:11. I tak, ja byłam w pracy na 2 godziny. Pozdro. Dlatego, że wczoraj zostałam w domu, bo było mi strasznie niedobrze rano i tak dalej. I to potem mi przeszło i było ok. Ale od kilku dni strasznie boli mnie coś w nodze. Dziwne. Wydaje mi się, że po prostu za bardzo się przesiliłam. Przeciążyłam swoje możliwości w sobotę w pracy. No i po prostu przeciążyłam jakieś tam mięśnia czy ścięgno i coś takiego. I nawet moja menedżerka mówi: na pewno wszystko ok, nie wyglądasz zbyt dobrze dzisiaj. No i tak, miałam jeszcze pół dnia urlopu, więc wzięłam sobie ten urlop i skończyłam pracę wcześniej. Także tak, za chwilę jadę do domu i spędzę dzień w łóżku, taki na chillaksie totalnie, żeby się zregenerować. No, nie czuję się najlepiej też, no ale dobra. Wsiadłam tylko na chwilkę tutaj do jednego sklepu, bo chcę zobaczyć jedną rzecz. Już tak przy okazji, teraz nie ma ruchu, więc stwierdziłam, że okej, bo później po południu czy tam kiedyś po pracy to jest mega busy tutaj, bo to jest taki ten sklep, gdzie kiedyś nagrywałam Wam haul, że ten sklep ma wszystko. Ten sklep to się nazywa Longacres, bo kilka z Was mnie potem pytało o nazwę, ale to jest taka, to nie jest sieciówka typu Castorama i tak dalej, tylko to jest taki lokalny sklep, tutaj jeszcze w okolicy jest chyba 2 czy 3, ale to tyle. Idę właśnie zobaczyć na tą jedną rzecz, bo byłam ostatnio w Wilko i nie było, tak coś mi potrzeba do kwiatków, taką odżywkę, no ale zobaczymy. Dobra, także lecę tutaj szybciorem i wracam do domu i dzisiaj spędzam dzień na rest day, tak. Ja właśnie wróciłam do domu, zrobiłam sobie kawę, to znaczy kupiłam sobie tą kawę w koście w Sainsbury'em, ale rzuciłam sobie tylko jeden shot espresso i pokażę Wam, co kupiłam w Longacres, bo kupiłam kilka fajnych rzeczy, coś tam świątecznego, coś tam do moich roślin, to zaraz, ale najpierw muszę zjeść śniadanie, bo jestem mega głodna. Właśnie wypaliły się 2 świeczki, które tutaj mieliśmy, także czas odpalić tą. Tą świeczkę kupiłam mojemu facetowi na urodziny, jest taka choinkowa, więc idealnie. I coś jeszcze Wam chciałam pokazać, bo tak pomału dokładam wszelkie dekoracje. I tak, tutaj na stół położyłam taki bieżnik, on jest z Primarka. Bardzo się wpasowuje w taki klimat świąteczny. Mam tutaj jeszcze liście eukaliptusa. Ta świeczka, oczywiście jelonek u mnie musi być, u mnie jest mnóstwo jelonków przez cały rok, a teraz w tym okresie świątecznym jeszcze więcej. Ten jest chyba z Primarka. Tutaj na parapecie stoi choinka. Ona jest DIY, robiliśmy ją w tamtym roku. I na początku o niej zapomniałam, ale teraz już tutaj stoi. Tutaj jest świeczka z takim wianuszkiem. Kurczę, skąd on jest? Z Tesco chyba. Trochę mi się porysowała, jak ją zakładałam, ale to nic. Kolejny jelonek, reniferek. No i tak to wygląda. Bardzo tak klimatycznie, świątecznie. Ale to jeszcze nie koniec. Także przyszłam Wam pokazać, co udało mi się kupić w Longacres. Sekundka. Pierwsza rzecz to jest taka torba na prezenty. Potrzebowałam właśnie jednej takiej dużej. Zobaczcie, jaka śliczna jest, prześliczna. Ostatnio mi się bardzo podoba właśnie połączenie takiej kraty świątecznej, czerwieni, złota i takiej butelkowej zieleni. Oczywiście motyw jelonków, no to nie było opcji, żebym nie wzięła tej torby, chociaż wiecie, to nie jest dla mnie, ale torba jest prześliczna. Także to jest pierwsza rzecz. Chciałam głównie kupić rzeczy
do roślin, tutaj do mojego zielnika, bo jakoś ostatnio mi jest go ciężko utrzymać. Wiem, że jest zima i tak dalej, ale ostatnio zabiłam swój zielnik, bo chciałam dodać jakiegoś nawozu i w ogóle nie wiem, jak mogłam wpaść na taki pomysł i dolałam nawozu do houseplantów, do kwiatów domowych. Wydaje mi się, że to było za silne po prostu dla ziół tutaj, więc no, zabiłam mój zielnik, ale już mam nowy, także chcę teraz o niego zadbać. Kupiłam coś takiego, Bug Clear. To jest przeciwko mszycom i innym takim insektom. I myślałam, że to jest spray, ale to jest takie po prostu butelka do rozcieńczania. No trudno, doleję to do spraya i do spraya, spraya. Tak, zrobię z tego po prostu spray i będzie ok. I ten właśnie jest specjalnie przeznaczony do owoców i warzyw, więc do ziół też powinien być ok. Następnie mam coś takiego i to kupiłam do moich dużych kwiatów, do mojej palmy, do moich dwóch dypsisów, do monstery. I tutaj zostawię, bo cztery. To są takie odżywki, które się wbija. I to po prostu wyciągamy tam po kilku tygodniach, gdy ten płyn cały, wiecie, zużyje się. Więc to i kupiłam jeszcze jedną sztukę do orchidei, ale też już wbiłam. I jeszcze jedna rzecz do roślin, to jest coś takiego, takie kulki, kapsułki, coś takiego. I to po prostu wbijamy do doniczki z kwiatkami i podlewamy wodą i wtedy to zaczyna działać, aktywuje się i działa. I to jest do wszystkich kwiatów, owoców, warzyw, także to myślę, że też jest spoko. Jeżeli chodzi o taką pielęgnację roślin, to chyba byłoby tyle. Zobaczcie, w tym sklepie jest wszystko. Kupiłam dwie takie bułeczki Chelsea Bun. Widzę, że tutaj jest jakieś jagody, cynamon, masło, cukier, także zobaczcie, takie świeżutkie. Pachną przepięknie, będą później do kawki. Nawet znalazłam polską kiszoną kapustę. Przyda mi się do pierogów, bo będę robić w tym tygodniu farsz do pierogów na Wigilię z kapustą i grzybami, także tak, jedna. Mam już jeden słoik, ale zdecydowanie za mało. Przy możliwościach naszych gości pierogów musimy zrobić dużo, także farszu też musi być dużo. No, czy ja muszę coś mówić? Chyba nie. Zobaczcie, jakie to pudełko jest przepiękne. Jest takie w takim butelkowym kolorze. No i ten renifer, proszę was, no, któż by się nie skusił? Na pewno nie ja, proszę was. Jeżeli mnie znacie, przed chwilą nawet wam mówiłam o reniferach. Jestem crazy. I to są takie pudełka na prezent, ale o Boże, co ja gadam. U mnie ono nie będzie na prezent, u mnie będzie nie wiem na co, ale jest przepiękne. Mogłabym mieć taki plakat. W sumie mam, zamówiłam z Desenio. Bardzo podobne. Śliczne jest to pudełko. Ale tak, tu mamy piękności świąteczne. Chciałam kupić cynamon i kupiłam. Także dzisiaj dołożę ten cynamon na moją choinkę. To są po prostu takie laseczki. Takie jedna coś kosztowało funta. Wzięłam cztery. Będę wiązać po trzy takim sznurkiem jutowym i na choinkę. Także tak, może to za duża ilość na naszą choinkę, ale przyda się. To jest takie coś, że to się nie marnuje. Wiecie, to nie jest taki cynamon, jak dajemy na przykład do herbaty, bo on nie jest taki aromatyczny, ale spoko. Pokażę wam po prostu szał. Pokażę wam. Gotowi? Zobaczcie, jakie to jest urocze. Prześliczne. Taki bardzo popularny jest właśnie motyw samochodu z choinką, a to jest takie bardzo oldschoolowe, jeszcze Mikołaj i ta choinka ośnieżona, no po prostu miód malina. Zobaczcie, jest przepiękne to autko. Były jeszcze inne, bez choinki i tak dalej. To kosztowało 6 funtów. Powiem wam, że to jest cudo. Wiem, że takie pierdółki, no bo to jest taka ceramiczna pierdółka, dekoracja, potrafią być drogie. Z 6 funtów to myślę, że jest całkiem spoko, ale jest przepiękne. I te kolory w ogóle nie są takie jakieś jaskrawe, tylko to wszystko jest takie cudowne. Zobaczcie, przecudownie to wygląda. Także to zaraz ląduje na mój regał. Ojej, przecudowne. Także to by było to.
Dalej wzięłam jeszcze takie słomki, nie wiem, czy się przydadzą na święta, takie białe w gwiazdki. Mam tutaj jeszcze folię spożywczą. I kupiłam jeszcze coś takiego. To są żywe kwiaty. W ogóle tam jest taki ogromny dział z kwiatami ciętymi we wszystkich kolorach tęczy. I różne takie rzeczy typu to, że możemy stworzyć swój własny bukiet. I tam był eukaliptus i ruskus i wiecie, wszystko to, co w hurtowni florystycznej. I coś takiego. I były takie złote. Kosztowały 5 funtów, ale tam był taki malutki dział z wyprzedażą, z przecenami i to udało mi się kupić za 49 pi, przecenione z 5 funtów, także spoko. I to nie jest złote, to jest takie żółte, ale ja zesprejuję to na złoto, zaraz wam jeszcze o tym powiem, zesprejuję to na złoto i ususzę, no bo to są żywe kwiaty, wiecie, ale jak ususzę, to też będzie sztos i dorzucę to do mojej jakiejś tam świątecznej kompozycji. Jeżeli już o tej kompozycji, to mam tylko wspomnę słowo, coś takiego, kupiłam 3 szyszki na patyku, szyszki, Jezu, jak zaszumiałam, 3 szyszki na patyku, na patykach z Sainsbury'ego. Właśnie byłam też przy okazji, bo musiałam kupić pieczarki i cebulę, więc wzięłam, myślę, że też będzie super wyglądać. No wiem, że można coś takiego samemu zrobić, jak macie ładne szyszki, ale myślę, że spoko. I chyba, zastanawiam się, czy pomalować je na złoto, ale chyba nie, takie neutral też są ekstra. To wam pokazałam. Aha, jeszcze kupiłam właśnie gwiazdę, rozgwiazdę, nie, jak to się nazywa, gwiazdę betlejemską. Czerwoną, były jeszcze takie różowe, białe, ale czerwona klasyczna. Mam nadzieję, że utrzyma mi się chociaż do Wigilii. Właśnie ją podałam, bo była mega sucha. Także to taki haul z Longacres. Ja po prostu uwielbiam ten sklep, ale kurde, patrzcie na to. To jest sztos po prostu. Także tak, byłam jeszcze w Sainsbury, no to kupiłam takie, wiecie, rzeczy na już, co mi były potrzebne i tak. Aha, miałam wam powiedzieć jeszcze o sprayowaniu. Właśnie kiedyś w Lidlu, już jakiś czas temu, kupiłam złoty spray, tak na święta, i właśnie chciałabym zesprayować kilka rzeczy. Te kwiatki, które wam pokazywałam. Mam tutaj coś takiego, ja mam jeden taki złoty świecznik, na taką długą świeczkę z H&M-u. I żałuję, że nie zamówiłam drugiego, bo teraz już ich nie ma. Ale mam taki, ten też swoją drogą jest z Longacres, kiedyś jeszcze szukałam, jeszcze jak nie miałam tego złotego, to chciałam jakikolwiek w sumie i był jeden ostatni, więc też mi tak teraz nie gra to i to złoto, więc zesprejuję to na złoto i będzie ok. Wtedy i lampkę, kiedyś kupiłam lampkę w Wilko, na taką bardzo zwykłą, prostą, z białym abażurem, ale ze srebrną tą podstawką, także to też będziemy sprayować na złoto. Nie wiem, może coś jeszcze mi się tutaj znajdzie do sprayowania, zobaczymy. Dobra, także to tyle, nie wiem, czy widzicie moją chłoneczkę w tle. Jest przecudowna i w ogóle jest tak dzisiaj szaro, ponuro. Ja tutaj zapaliłam jeszcze światełka w kuchni, te moje takie pierniczki. Nie wiem, czy wam je pokazywałam, zaraz wam pokażę. Jest magia. Okej, ja siadam do komputera. Muszę zrobić tą listę zakupów, bo wczoraj w sumie tego nie zrobiłam. I chciałabym jeszcze zrobić dla was kartki, bo chyba nawet na dzisiaj nie mam. A w ogóle mi piszecie, że doszły do was już pierwsze kartki, dwie osoby mi chyba napisały, także spoko. I właśnie od kilku vlogmasów chciałam wam o tym wspomnieć, że jeżeli kartki do was dojdą, to dajcie znać, wyślijcie mi zdjęcie na Instagramie. No, to tak, dobra, ja zabieram się do działania. Mówiłam wam, że w tym Longacres są też takie rzeczy na rzeczy mrożone do własnego wypieku. Ja kupiłam 4 croissanty z migdałami. Troszkę mi się przyjerały, bo zaczęłam do was gadać i słyszałam ten piekarnik, ale nie szczaiłam, że miałam to wyciągnąć już kilka minut temu. Ale to nic, są takie w punkt. Ale po prostu jestem zakochana w tym Mikołaju. Zobaczcie, jakie to jest urocze, no przecudo. A lampeczki, pierniczki prezentują się tak. Śliczne są, bardzo takie urocze.
Okej, okay, może nie powinnam tego robić w domu, na pewno, ale nie mam tutaj też tego, tak bardzo dużo tego sprayowania, więc może będzie okej. Okay, mam tutaj ten stojak od lampki, dwie doniczki, jeszcze przytargałam, świecznik, świeczkę, bo jak zakładałam ten wianuszek, co Wam przedtem pokazywałam, to się trochę oprysowała, także zesprayuję ją i te kwiatki tam, także do dzieła. Okej, okay, zrobione, teraz czekam, aż to wszystko wyschnie. Wysprayowałam jeszcze taką doniczkę, ona była różowa. Jest złota, jak wszystko wokół. Świecznik, tutaj jeszcze taka pokrywka od słoika na kawę. Te dwie doniczki, no i te kwiatki. To już trochę robiłam końcówką sprayu, ale w sumie wyszło ok. Dzisiaj staram ograniczyć się moje chodzenie, plątanie, sprzątanie po domu i tak dalej, więc zabieram się za wykonywanie robótek ręcznych, że tak powiem. Właśnie tam wysprayowałam te wszystkie rzeczy i zabrałam się za ten cynamon, wiążę po trzy gałązeczki i nie mogłam znaleźć sznurka jutowego, ale miałam coś takiego, taką jakby wstążeczkę do opakowania prezentów, ale... uważam, że wygląda to jeszcze fajniej niż sznurek jutowy, także zabieram się za resztę tego. W międzyczasie oglądam sobie jakieś vlogi, także vlogmasy, także nadrabiam, bo jestem do tyłu z vlogmasami. Zawiązałam je tutaj po trzy, teraz trochę się suszą, bo jeszcze pomiędzy pokleiłam je super glue, żeby wiecie, nie przesuwało się i były takie bardziej stabilne. Ile mi tego wyszło? 2, 4, 6, 8, 10, 12, więc myślę, że spoko. Później jak przeschną, to powieszę je na choince. A teraz zabieram się za montowanie vloga, bo jest godzina 13:20, a ja na 17:00 chciałabym wrzucić wam vloga, także muszę zmontować z wczoraj i wtedy później otworzymy kalendarze adwentowe. Zawiesiłam cynamon na choince, bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Nie pachnie on, bardziej on teraz pachnie super glue niż cynamonem, ale zobaczcie, tak mega uroczo wygląda. No, bardzo mi się podoba nasza choinka, jest taka naturalna, są i pomarańcze, i tutaj drewno, i właśnie cynamon teraz, złoto, tutaj coś jakby pierniczki, bardzo mi się podoba nasza choineczka. Jest taka mała, ale bardzo urocza. Otworzymy sobie od razu kalendarze adwentowe, zaświecę to miasteczko, niech się świeci. Dzisiaj numer 16, tu się coś wywaliło. Halko, to jest jakieś puste. O, 16 mamy tutaj, taki domek. O, proszę, cóż to jest? Ale duży produkt. Ritual of Ayurveda, mój ulubiony zapach chyba. Indian Rose and Himalaya Honey. Balancing Body Cream, krem do ciała. Wydaje mi się, że mam już identyczny produkt, ale nie, tamten jest taki pomarańczowy. Nie pamiętam nazwy, ale chyba tak, tamten jest chyba taki pomarańczowy. Glossy Box. Tam stoi jakieś wino, grzaniec i w ogóle. Numer 16. 20, 18, nie. Tutaj coś. 22, nie. 16. Bardzo ładne pudełeczko. Równo. Coś małego. Coś to jest? Bare Minerals. O, fajnie. Powiem Wam, że wczoraj Fenty, dzisiaj Bare Minerals, fajnie, fajnie. I jest to primer, czyli baza, Prime Time, Original Foundation Primer. Okej, okay. O Jezu, coś mi dzisiaj wszystko leci z rąk. Come on, otworzę to. Cóż tutaj się kryje? Ale maluśkie. Bare Minerals, proszę bardzo, na pewno mi się przyda. Ja podkład, znaczy nie podkład, tylko bazę stosuję przy takich większych wyjściach na co dzień, nie, ale na pewno mi się przyda. I tak, muszę zaraz zrobić kartki dla Was, bo nie mam. Tam są tylko jakieś, które czekają na wysyłkę. Sorry. Znajdziemy czekoladkę, bo ja chyba zrobię sobie kawę, jakoś średnio się czuję, boli mi głowa i w ogóle. No i tak, otworzymy 16 i wleci zaraz jakaś kawka. Montowałam dla Was vloga i prawie zasnęłam na sofie. Okej, okay, mamy czekoladkę, zaraz wpadnie kawka, więc idealnie. Jeszcze jeden look na choinkę. Wywaliłam się, ale jest przecudowna.
Sorry za bałagan, sorry za pranie i tak dalej. Zobaczcie, ta lampka była srebrna, pomalowałam ją na złoto i w ogóle jest całkiem inny efekt. Dużo bardziej mi się podoba. Jest teraz taka śliczna, elegancka. Trochę uwalił mi się kabel przez przypadek, za mało obkręciłam taśmą, ale to nic, lampka po prostu teraz mi się strasznie podoba. A tutaj moja gwiazda betlejemska. Przemalowałam to z różowego na złote i zobaczcie, efekt też jest bardzo ładny i bardzo taki elegancki, świąteczny. Super. Ok, u nas już światełka, choineczki. Postawiłam tą choinkę tutaj na krześle, ale tylko tak na chwilkę, zaraz ją ściągnę. Tutaj jeszcze Wam pokażę ten kącik. To tak na razie dosycha, że tak powiem, na papierze ta świeczka i ten i ta doniczka. Ale ten Mikołaj, co robi robotę, to Wam mówię, bardzo świątecznie już u nas. A zaraz właśnie wraca mój chłopak. Kurczę, troszkę tutaj za głośno. Zaraz właśnie wraca mój chłopak. Ja teraz siadam i będę robić kartki dla Was. Tak. Będę robić kartki, także pokażę Wam w kolejnym vlogu kartkę z dzisiaj. Ale oczywiście zostawiajcie komentarze, bierzcie udział w rozdaniach. Właśnie się przesyła vlog, także wszystko jest o czasie. No, także tak. Mówiłam Wam, że robiłam zamówienie z Handemu i właśnie do mnie przyszło, ale tylko dwie rzeczy. Aha, bo ja, wiecie co, chciałam zamówić dwie takie poszewki na poduszki i miałam w koszyku dwie, ale nie wiem, jak to się stało, że zamówiła się tylko jedna. Widziałam na potwierdzeniu, więc zrobiłam jakby drugie zamówienie z tą poduszką i domówiłam jeszcze taką ściereczkę lnianą, przepiękną, beżową. No i właśnie to było moje drugie zamówienie. A w pierwszym, nie wiem, co my zamówiłam, to wiecie, z różnicą czasową 3 minuty i drugie przyszło najpierw, no ale okej. Tak, zamówiłam właśnie taką poszewkę, nie będę jej otwierać, bo ona na pewno musi przeczekać święta. Z takiego właśnie, z takiej kanwy, jak ostatnie moje wszystkie poszewki, z takim czarnym wzorkiem. No i właśnie tą ściereczkę i też jej nie będę otwierać, ale jest prześliczna. Mam nadzieję, że będzie też, wiecie, co? Funkcjonalna. Także tak, okej, więc takie zamówienie z H&M-u. Czekam na drugie, a w zasadzie na pierwsze, na pierwszą paczkę. Tam też są fajne rzeczy. Proszę bardzo, tutaj moje menu się tworzy, nie pokazuję Wam zbytnio. O Jezu, jak pięknie teraz tutaj. Tutaj są kartki, które możecie dla Was zrobić. Możecie się wbierzemy na te zakupy. Tak, do polskiego sklepu, zobaczymy. Ale co Wam chciałam powiedzieć, że przygotowałam dla Was przepis na taką fajną choinkę makowiec. Bardzo fajna zabawa. Jeżeli macie dzieci, to również Wam polecam. Ja nie mam, ale dla mnie to też była frajda. Także zapraszam. Przygotowałam dzisiaj dla Was przepis na makową choinkę. Jest to bardzo proste, ale bardzo efektowne ciasto. Jest to nieco inna wersja tradycyjnego makowca. Dosłownie potrzebujemy dwóch składników. Ciasto takie kruche albo francuskie i ja używam masy makowej. Jeżeli jesteście ambitni, to możecie sami przygotować mak z bakaliami. Do takiego ciasta, do takiej choinki makowej możecie również użyć innego nadzienia, nawet nutelli, ale ja stwierdziłam, że mak to jest taki typowo bożonarodzeniowy przysmak. No i tak, przygotowałam dwa ciasta i tak na jeden nałożyłam masę makową i potem przykryłam to drugim ciastem. No i teraz po prostu wycinam kształt choinki. Najpierw musimy przygotować taki jakby trójkąt, czyli bardzo, bardzo prosty kształt choinki. Następnie nacinamy gałęzie choinki, czyli po prostu takie paski wzdłuż, symetrycznie po obu stronach. Pamiętajcie, żeby ten środek nie był za
za płaski, a ja później docinam, żeby te gałązki były głębsze. Później po prostu wywijam to w jedną stronę i powtarzam tą czynność również z drugiej strony. Przekładam bardzo ostrożnie na blachę i przygotowuję toper. Jest to po prostu jajko roztrzepane z cynamonem. Uwielbiam cynamon. I smaruję pędzelkiem moją makową choinkę. Tak wygląda przygotowane, jeszcze surowe, choinkowe ciasto. Całość będę piekła około 30 minut w 180 stopniach. Pamiętajcie, żeby nie marnować resztek, ja po prostu wycinam jakieś ciasteczka i postępuję z nimi dosłownie tak samo. Wykorzystałam resztki ciasta i również posmarowałam je resztką jajka. Zobaczcie, jaka magia, wyszło po prostu cudownie. No i wtedy zabieram się za ozdabianie. Używam takiego białego pisaka z lukrem i mam tutaj taki set do ozdób, do ozdabiania z Tesco i użyję takich czerwonych kulek i zielonych gałązek, zielonych listków Jolly. Później zdecydowałam się dołożyć jeszcze takie białe śnieżynki. Obudźcie swoją wyobraźnię i udekorujcie świąteczne drzewko. Zobaczcie, efekt jest niesamowity. Ja jestem mega zadowolona. Polecam Wam wykonać to bardzo proste, efektowne ciasto. Jeżeli zrobicie to, oznaczajcie mnie na Instagramie. No i co? Życzę Wam wesołych i smacznych, choinkowych przygód. My wybieramy się na zakupy do polskiego sklepu, a Was zostawiam z takim pięknym kadrem i widzimy się jutro.